Drogi widzu, nie mam teraz pewności, czy w tym odcinku pojawią się słowa powszechnie uznane za wulgarne, ale mój poziom wnerwienia jest tak wysoki, że może się tak zdarzyć. Czuj się więc ostrzeżony. Cześć, z tej strony Graf Zero, vlog literacki. Moi drodzy, moi kochani, dzisiaj będzie odcinek z serii, której ja nie lubię, ale wy ją lubicie bardzo. Dlatego od czasu do czasu się pojawia. Tak wyszło, że trzeba to było nagrać. Zapraszam więc na pręgierz. Pręgierz o tym, jak pewien pan poeta obraził Wielką Polkę i co z tego wynikło. Słuchajcie, wszystko zaczęło się od tego, że musiałem iść do sklepu po dwie rzeczy, po worki na śmieci i papier toaletowy. I to nie jest żart. To nie jest żadna aluzja. Tak było naprawdę, możecie zapytać moją żonę. No więc się do tego sklepu udałem. Miałem niestety banknot o wysokim nominale, zapłaciłem, no i pani mi mówi, że no nie ma jak wydać, no gmera w tej kasie szuka, nie ma jak wydać. Ja się zacząłem rozglądać, że może coś dokupię, coś dołożę. I to był pierwszy błąd. Bo mój wzrok nieopatrznie padł na wystawkę z czasopismami, z gazetami. A tam, nieco poniżej pornografii, ale nieco powyżej literatury, czasopism dla kucharek i pań domu, stał ten oto numer gazety, magazynu Książki. Jeszcze magazyn do czytania, żebyście się nie pomylili. I wtedy popełniłem kolejny błąd. Bo wyciągnąłem rękę, pamiętając o tym, jak bolało mnie czytanie tego magazynu dokładnie rok temu. Ja chyba jestem masochistą. Wziąłem i mówię, no to ja dorzucę, to pani doliczy jeszcze do tego. Wiecie, co się okazało? Że jest teraz jeszcze trudniej wydać. No ale głupie mi było to z powrotem odkładać. No stwierdziłem, że no wezmę. W końcu ta reszta się jakoś znalazła, pani mi wydała. Ja to zaniosłem do domu razem z tym papierem, razem z tymi workami. No i popełniłem wtedy kolejny błąd, bo zacząłem to czytać. Ja nie mam zielonego pojęcia, kogo oni do tego biorą, ale słuchajcie, jak otwieram sobie, nie wiem, Oko Press, krytykę polityczną, to ja wiem, że ja się z nimi nie będę zgadzał, ale no od czasu do czasu da się tam coś sensownego przeczytać. Tutaj liczba tekstów, które są po prostu pełne błędów, przekłamań, które są pisane przez nie wiem jakich ludzi, no dyletantów najwyraźniej, jest zatrważająca. Dość powiedzieć, że w jednym z dłuższych takich tekstów tutaj na początku, w którym autorka prezentuje nam 20 kryminałów wszechczasów, 20 kryminałów wszechczasów, słuchajcie, co się pojawia? Tam się pojawia reportaż, tam się pojawia powieść, która w ogóle nie jest kryminałem, tam się jakiś thriller pojawia i pojawia się w tej dwudziestce już takiej, no, takiej na naprawdę mocno na siłę klejonej, nagle ta dziewczyna z pociągu, czy jak to się tam nazywało. Ale dobra, no rozumiem, że jej się podobało, ale co tam ten reportaż robi? Nie mam zielonego pojęcia. No i takich tekstów jest tu dużo. Ja nie chciałem się czepiać na przykład tego, że Hankus jest określany jako realizm magiczny, bo nie czytałem, chociaż dziwne byłoby, gdyby Powergraph realizm magiczny wydał, ale tutaj pani, która prowadzi profil Literatura Przepiękna na Instagramie, już uświadomiła, że czytała i to jednak jest fantazy. Jakoś bardziej jej ufam niż magazynowi Książki. No ale tak, słuchajcie, tak przeglądałem, bolało to przeglądanie i w pewnym momencie doszedłem do tekstu, który przelał czarę goryczy. A był to tekst "I żyli głupio i szczęśliwie". To jest jakiś chyba cykl felietonów pod ławką pana Podsiadły, to jest Jacek Podsiadło, poeta, bardzo znany poeta, wystąpił u mnie kiedyś w filmie "Dokąd idziesz, polska poezjo". I to jest tekst seria cała chyba poświęcona jest lekturom, które się panu Podsiadle najwyraźniej nie spodobały. Nie czytałem tych pozostałych, bo one są za paywallami w internecie, ale patrząc po fragmentach, to jest taka intelektualna sraczka, czyli taki wnerw za przeproszeniem, tak, który dosięgł był pana Podsiadłe, że no,
no coś bardzo złego mu się stało chyba. I podobnie jest tutaj. I podobnie, moi drodzy, jest tutaj. I za kogo się wziął pan pod siadło? Ano za Zofię Kossak. I to był ostatni już błąd mój w czasie lektury tego magazynu, że ja się wziąłem za czytanie tego tekstu. Wiecie, że ja twórczość Zofii Kossak darzę miłością wielką. Ale nie znaczy to z drugiej strony, że ja bym sobie życzył, żeby ona była na liście lektur, bo to jest pisarka taka niezbyt charakterystyczna. Ciężko ją umieścić w jakiejś konkretnej epoce, w konkretnym nurcie. Więc jako że lektury jako takie mają na celu ilustrować pewne zjawiska, pewne prądy, pewne nurty w literaturze, pewne epoki, no z Zofią Kossak jest to trudno zrobić. Być może jakaś powieść historyczna, ale powieści historyczne już mamy, więc w sumie dlaczego pod tym kątem przeładowywać program? Wyjątkiem są jednak jej książki dla dzieci. I do jednej z nich doczepił się pan Podsiadło, drugiej być może nie zauważył nawet, że jest. Bo wziął tutaj taką jedną dla dzieci, drugą dla młodzieży i nad nimi się znęca. Pierwsza z nich to są Kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata. Bardzo sympatyczna książka dla dzieci. Zdaniem pana Podsiadły archaiczna i się nie nadaje. W ogóle to takie ten TLDR, jakby ktoś komuś się nie chciało oglądać. Słuchajcie, ja jakiś czas temu, raczej razem z żoną jakiś czas temu przetestowaliśmy tę książkę na jej chrześnicy, to znaczy kupiliśmy ją jej i z tego co się później dowiadywaliśmy. Ona zresztą była wtedy dużo młodsza niż ta kategoria wiekowa, do jakiej ta książka jest skierowana. Książka się podobno bardzo podobała. Julka, jeśli mnie oglądasz, to pozdrawiam z tego miejsca. No ale pana Podsiadłe przerosła, najwyraźniej przerosła. Słuchajcie, przeczytam wam najpierw długi, długi wstęp, żebyście zobaczyli, jakim językiem to w ogóle jest pisane. W sposób, pisze o książkach Zofii Kossak, w sposób atrakcyjny, ale nie wulgarny, bez epatowania, tanią dosłownością pozwalają czytelnikowi wejrzeć w dekolt wielkiej literatury narodowej. W Kłopotach ulubiona literatka pana Birary, to już sprawdziłem, tak ministra Czarnka określa, bo on dał książkę o słoniu Birarze Osendowskiego, co bardzo Podsiadłe zabolało. Nie boi się poruszać takich tematów jak nośność kur czy bogactwo szaty roślinnej okrywającej sromotę piastowskich gleb. Jeśli jeszcze nie wyczuliście, to pan Podsiadło ogólnie toczy sobie bekę. Tym samym pomaga młodemu Polakowi odnaleźć prawdziwe wartości wśród pokus rzeczywistości wirtualnej, deepfake'ów i zabójczej ideologii spod znaku rób ta co chce ta, czyli nie chodź ta na religię, zmieniaj ta se płeć itd. Widać te wszystkie walory jak na dłoni, już od pierwszego zdania. Tu cytat. Dom w Górkach był bardzo stary, zamieszkujący go zaś podcipek, podkreślam to słowo, zapamiętajcie je sobie, zwany Kacperkiem, chełpił się nieraz, że jest jednym z najstarszych podcipków, czyli skrzatów domowych na Śląsku. Pisze dalej pan Podsiadło już. W okresie komunizmu problematyka skrzatów domowych traktowana była po macoszemu, uchodziła za tabu, dlatego Kossak-Szczucka zaczyna od wyjaśnienia bla bla bla. I już w tym momencie, już na samym początku, pan Podsiadło zalicza pierwszy swój fatalny błąd. Bo pan Podsiadło nie sprawdził tego, no bo no nie chciało mu się prawdopodobnie, ciekawsze rzeczy ma do roboty, pisanie poezji chociażby. Ta książka powstała w roku 1924, czyli 4 lata po tym, jak to wspólnymi siłami Polaków ten komunizm dostał kopa w tyłek i wyleciał jeszcze wiele, wiele lat, na wiele, wiele lat z naszego kraju. I ja wiem, że prawdopodobnie panu Podsiadle tak się marzy, żeby on jednak wrócił, dlatego tak mu się tutaj no niestety przekręciło trochę i stwierdził, że to prawdopodobnie był już wtedy ten upragniony jego komunizm. Ale nie, ta książka jest znacznie starsza. Kpi Podsiadło z języka Zofii Kossak, z tego, w jaki ona tutaj sposób pisze. No wszystko mu się kojarzy, bo tutaj Kacperek, czyli ten skrzat, duch ochrzczony podcipkiem, urodził się właśnie tutaj 300 lat temu, kiedy święcono ten dwór w Górkach, tam gdzie Zofia Kossak mieszkała, no i tutaj oczywiście Podsiadło urodził się, czyli nie powstał z komórki jajowej i plemnika. No to jest tak jak ten człowiek z dowcipu, który poszedł na testy Roszarka i też mu się wszystko kojarzyło, tak najwyraźniej panu Podsiadle też się wszystko ze wszystkim kojarzy, czy z czymś konkretnym bardzo cały czas. Potem Podsiadło znajduje rzeczywiście chyba jedno z najbardziej frapujących zdań u całej Zofii Kossak, że w domu
dawniej w tym domu tutaj, jak na całym Śląsku zamieszkiwali Niemcy. Niemcy byli obcy, niemili. Na szczęście po pewnym czasie Niemcy źli, okropnie musieli wrócić do siebie. I rzeczywiście tutaj można by się było zastanowić, no jak współczesne dzieci, no bo to jednak dzieci odbiorą ten tekst, że trochę trzeba będzie im wyjaśnić pewne rzeczy, ale pan podsiadło w ogóle go to nie interesuje, przychodzi już do tego, żeby nam streścić całą tę książkę, no bo największa beka będzie ze streszczania i z równych śmiesznych nas, no bo tutaj jest szatanek leśny, jest zła sowa, to zwłaszcza boli pana podsiadłe zła sowa. Nie rozumiem dlaczego, no to za chwilę wyjaśni, ale nadal nie rozumiem. Która była niedobra, kołtuniasta i poniemiecka, bo tutaj wymyślił już podsiadło, bo latała szpiegować Polaków, znaczy nie Polaków, tylko te istoty, które sobie w tym domu mieszkały. Sowę przestraszyło słońce, najpiękniejszy ze wszystkich tworów bożych, no to też jest wyjątkowo śmieszne dla pana podsiadły. W utworze pojawiają się, jeszcze zanim przejdziemy do kolejnych bohaterów, to pan podsiadło tutaj usiłuje udawać język młodzieżowy, brzmi to tak. O sowie pisze. Uciekała przed Bożym stworem, czyli tym słońcem, tworem, ale panu podsiadle się ze stworem skojarzył. Tak szybko, że nie wyrobiła się na zakręcie, straciła przyczepność do realu, pierdyknęła łbem w drzewo i spadła na łąkę. A ja oczyma wyobraźni widzę ten mem ze Steve'em Buscemi'im, jaki ten Jelów, hej kid i tak dalej, i tak dalej. I mogę powiedzieć, panie podsiadło, pan próbujesz pisać jak ludzie młodzi, ale tak nie piszesz. No ale pan podsiadło musi nas za chwilę już kolejnym żartem tutaj uraczyć, no bo pojawiają się dwa buchajki. Słowo buchajki też tutaj najwyraźniej podsiadłe bardzo śmieszy i bawi. Buchajki nazywają się Hugo i Horacy. Tutaj podsiadło kpi z polskiego nauczycielstwa, że nauczycielu, uczyń w tym miejscu dygresję na temat śladów lektury Horacego w Nędznikach i go, gdyż druga taka okazja może się nie nadarzyć. Nie bardzo rozumiem to połączenie akurat, ale no niech będzie. Tak, no wiem, że jemu się imiona tych buchajków skojarzyły. Potem okazuje się, że główny bohater, czyli Kacperek, ten skrzat, nosi kolczyk w uchu. No i pan podsiadło apeluje do nauczycielstwa polskiego. Nauczycielu, nie omieszkaj wyjaśnić uczniom, że nosząc kolczyk w uchu upodobniają się do podcipków. Tutaj w swoich żartach już poszedł trochę ciut za daleko, bo zapomniał, że ten Kacperek to jest bohater pozytywny. Bohatera pozytywnego z reguły powinno się naśladować, więc chyba ten dowcip trochę jednak nie wyszedł. A może pan podsiadło po prostu liczy na to, że czytelnicy książki magazynu do czytania no nie czytają i nie znają tego i nie wyłapią. No bardzo, bardzo zresztą chyba prawdopodobne. Dalej jest cały czas streszczanie tu jakichś kolczyków, kacperków, różnych najróżniejszych rzeczy. No i następuje podsumowanie. I tutaj pojawia się rzecz bardzo, bardzo ciekawa, bo pan podsiadło pisze tak. Zaznaczam, iż w streszczeniu powyższym operowałem nazwami i imionami faktycznie występującymi w lekturze, ale po chwili dodaję. Dla podtrzymania zainteresowania uczniów, zmieniając jedynie podciepka na podcipka, latopaka na laptopka, zaś anioły stróże Majaja i ten nie ma, w oryginale nosiły imiona Majaja i Tanema, które również uznałem za warte podrasowania. Ja wam to wyjaśnię. Wiecie o co tu chodzi? Panie podsiadło, pana po prostu przerosła prosta książka dla dzieci i nie miał pan się jak do niej przypierdolić, więc pan stwierdził, że przekręci pan słowa i będzie śmiesznie. Otóż nie było. No ale cóż poradzić? Ale zaraz. Zaraz. Znaczy, on wyśmiał istotę ze śląskich wierzeń, śląskiego skrzata. Panie podsiadło, to ja na pana miejscu, ja bym już przepraszał, już w tym momencie, bo tu wszystko może przejść. Ja wiem, tutaj pan Polskę atakuje i tak dalej, nie, no tego śmego, ale kpina z mniejszości etnicznej śląskiej, jak się pan Szczepan Twardoch o tym dowie, to on koledze po piórze mordę obije. On się chwalił się w Hołodzie, że potrafi. Znaczy nie on akurat, jego bohater, ale podejrzewam, że Szczepan Twardoch też potrafi. Więc na pana miejscu ja bym przepraszał już na samym wstępie, bo kpina śląskiego skrzata wyśmiać... No nie.
No i tutaj pan Podsiadło przechodzi do kpin z książki dla starszych, czyli Błogosławionej Winy. Ona już jest tam po czwartej klasie. Rzeczywiście z Błogosławioną Winą na liście lektur miałbym trochę problem, ale to jest książka na liście lektur nieobowiązkowy. Innymi słowy, nikt jej nigdy nie omówi, no więc uważam, że nie ma o co rwać szat. No, nie wyobrażacie chyba sobie, że polski nauczyciel, który jakiejś książki nigdy nie czytał, ma tak wiele czasu, że nagle do niej siądzie, przeczyta, rozpisze ją sobie i stwierdzi: drogie dzieci, to teraz będę ją z wami omawiał. Raczej wątpię, tym bardziej jeśli chodzi o książkę starą. Z drugiej jednak strony, i tutaj będzie mała dygresja, Zofię Kossak bardzo krytykowano często i często była ta krytyka uzasadniona. Między innymi często zarzucano jej, że niektóre jej powieści to nie są tak naprawdę powieści historyczne, tylko powieści religijne. Jeśli taka krytyka wychodziła z ust na przykład Parnickiego, to było oczywiście uzasadnione, bo dla Parnickiego powieść historyczna to była powieść o mechanizmach historii, a nie każda powieść z akcją osadzoną w przeszłości. No to zrozumiałe, można mieć taką teorię i rzeczywiście wtedy niektóre powieści Zofii Kossak do tej definicji nie pasują. Tak jest między innymi z Błogosławioną Winą. To jest powieść religijna, z akcją oczywiście osadzoną w przeszłości. Więc nawet tutaj bym się z panem Podsiadło zgodził. Problem polega na tym, że on nie umie wysnuć logicznych wniosków z tego, co pisze. Bo logiczny wniosek jest taki, że gdybym trafił grupę uczniów, grupę dzieci, która jest takimi tematami zainteresowana, to omówienie jako powieść dodatkowa, no takiej właśnie książki religijnej, no dlaczego nie? No w zasadzie dlaczego nie, ale oczywiście no pan Podsiadło no nie wierzy w to, że uczeń, współczesny uczeń może się religią interesować. Boże drogi, nie, no niemożliwe. Współczesny uczeń tylko Wuda, Marycha i tym podobne rzeczy i tak odjazd, tak i odmienne stany świadomości, inne światy i tak dalej. Nie no, gdzie tam religia? No ale no niestety z doświadczenia własnego muszę pana przekonać tutaj, muszę powiedzieć panu, otworzyć oczy trochę, że zdarzają się tacy uczniowie i naprawdę w niektórych klasach jest ich całkiem sporo, więc ja bym się nad tą błogosławioną winą, przepraszam, zastanowił. No a oczywiście tutaj pan Podsiadło kpi z tego, że to książka ma wszystkie walory kłopotów Kacperka i dokładająca do nich walor stylizacji archaicznej. Trochę sobie znowu strzela w kolano, bo faktycznie tak się mówi głównie o powieściach historycznych, o opowiadaniach w szkole, no mówi się o tej archaizacji, tak? To pokazuje się, jak tekst może być stylizowany i po co się go stylizuje. No ale oczywiście to pana Podsiadło w ogóle nie interesuje. On tutaj wyśmiewa, że są trudne słowa. No jest na przykład słowo importancja, że jest zachorzał, że jest nepotyzm, że jest oratorium, że jest paludament. O Jezu, no straszne trudne słowa są po prostu. To no nie przejdzie współczesna młodzież, nie przeskoczy tego. Zapomina oczywiście o tym, że 16 stron dyskusji o Watykanie, nie wiem, w moim wydaniu jest ich znacznie mniej, tam chyba są ze 3, a u pana Podsiadło się rozrosło do 16, może ma wydanie z dużym drukiem, nie wiem. Ale przed tymi 16 stronami były bardzo logicznie na początku dwie chyba najbardziej takie plastyczne, najlepsze sceny u Zofii Kossak, czyli scena walki z wilkami i scena pogańskiego obrzędu. No o tym pan Podsiadło zapomniał, później na chwilę o tym wspomni. Znaczy o tych poganach, ale o pogańskim obrzędzie opisanym tutaj nie będzie ani słowa. Oczywiście kpi cały czas z religijności. No, nauczycielu, niech każdy uczeń w ramach zadania domowego 100 razy napisze w zeszycie Matka Boska Gwadelupska w lapudamencie, bo jak który zrobi literówkę, to może podpaść pod obrazę uczuć religijnych, bardzo śmieszne, i wyląduje w poprawczaku. No i potem mamy cały czas streszczenie, kpi sobie tutaj Podsiadło, że Sapieha właśnie w jakiś sposób, on mówi, że Sapieha tu przed obrazem opisuje piękną Matkę Boską, że się zwraca do niej słowami litanii, to znaczy tego nie wymienił, nie napisał, że słowami litanii, tylko je wymienia, więc no to widać było zabawne, to tak. Rzeczywiście, dobrze. Żarty, jakie tutaj rzuca, to żebyście mieli taki na spróbowanie, że tak powiem, jak to wygląda. No, pisze na przykład tak: udał się znów do kardynała Sapieha i obwieścił mu, że Gwadelupska zwróciła mu zdrowie i zawróciła w głowie.
Bóg, gdy daje, to spełna daje, rzekł kardynał, któremu nie wypadało w lekturze szkolnej powiedzieć, jak Bóg dopuści, to i z kija wypuści. Popuści. Bardzo zabawne. No ale żeby nie było tak już śmiesznie, to pan Podsiadło musi zrobić tutaj kolejny błąd albo liczyć na niewiedzę czytelników, bo tu pisze, że przez 12 stron ni z gruchy, ni z pietruchy wielkiej pisarce przypomniała się legenda o statui Maryi Duta ewangelicznego Łukasza, więc sobie ją kardynał tak długo opowiada. Znaczy nie wiem, no znowu w moim wydaniu to nie ma 12 stron, tylko znacznie mniej, ale niech będzie, że w jakimś innym może aż to rozciągnięto do 12 wielką czcionką, wielkim drukiem. Tutaj problem polega na tym, że to nie jest opowieść ni z gruchy, ni z pietruchy, bo pan Podsiadło po prostu czyta chyba co drugie zdanie i nie zauważył tego, że kardynał opowiada historię obrazu, który Sapieha bardzo chce dostać, więc on mu no, mówi, to słuchaj, ja ci opowiem ten cud, skąd się wziął, tak, skąd się wziął ten obraz, a że on został namalowany, znaczy, że to był wizerunek statuły, no to najpierw mówimy o tym statule, o tej statule, więc no, to jest zupełnie zrozumiałe. Nie wiem, czego się tutaj Podsiadło czepił, za mało chyba żartów po prostu było na jedną kolumnę, więc trzeba było na siłę złapać kolejny. Chwilę potem następuje kolejne, można by powiedzieć, epicka kolejna wpadka, bo Podsiadło pisze tak. Serce nie sługa, krew nie woda, pekunia nie omlet. Sapieha przekupstwem nakłonił zakrystiana oratorium, żeby ukradł dla niego gwadę lubską, co ten uczynił w akcie symonii i damnifikacji. Bardzo śmieszne słowa. Sapiehę bardzo bawiło, że zakrystian dał się nabrać i uwierzył mu na słowo, że ten weźmie go ze sobą do Polski, a teraz na pewno go złapią i spalą na stosie. Kto czytał, ten wie, że ten moment to jest clue w ogóle całej powieści. To jest jedna z najważniejszych scen w całej powieści. Sapiehę to nie do końca bawiło, zacznijmy od tego, ale faktem jest to, że potraktował to lekko. Tak? Ten moment jest bardzo ważny w ogóle dla fabuły całej powieści. Pan Podsiadło wam tego nie wytłumaczy. On sobie ten moment wykorzystuje, żeby pokazać, jaki to ten zły, ten bohater, tak? Tutaj niby dobry, a taki zły. Tak jak mówię, czytał co drugie zdanie i no w końcówce chyba mu się tam omsknęło trochę, jaki był sens tej sceny. A nie chcę spoilerować i nie chcę zdradzać, bo to nie jest zła powieść i być może kiedyś, jak pojadę do Kodnia kiedyś, to wam o tej książce opowiem, bo myślę, że warto, mimo tego, że faktem jest to, że jej język być może trochę się już zestarzał, ale to nadal jest bardzo dobra powieść religijna. Dalej następują kpiny, że na przykład ksiądz ryknął, tak, czyli głośno tutaj krzyczał, że były jakieś cuda, no w ogóle śmieszna sprawa, że były cuda, tak się zdarzały. O Jezu, w powieści religijnej, jakie to zabawne. Wznosi się wreszcie Podsiadło na wyżyny swojego humoru. Tutaj tak, Sapieha za karę, że ukradł obraz, zamknął się na rok w więzieniu, zaczął też egzagerować i wysłał do papieża list, w którym obiecał zbudować w Kodniu bazylikę i iść do Rzymu na piechotę. W odpowiedzi papież uczynił go infamistem. Szczęśliwym trafunkiem papieżem był wtedy Urban, którego w związku z tym trudno wyobrażać sobie inaczej niż jako Urbana. Poziom tego żartu jest naprawdę tak wysoki, że ja się muszę trochę obniżyć i muszę odpowiedzieć teraz panu Podsiadle podobnym żartem. Panie Podsiadło, ja powiem krótko. Morduj, gwałć, pal, ale nie śpiewaj, bo mi się pan też z innym, bardziej znanym Podsiadłem skojarzyłeś. Wierszy też lepiej nie pisz. Następnie pan Podsiadło znowu rzuca kilka żartów. No, śmieszą go tutaj z zachowania XVII-wiecznej szlachty, że żona podeszła do męża i pocałowała go w rękę. No jakie to jest zabawne. Jest to tak zabawne, że trzeba to aż zacytować. I kończy to z formułą, znaczy kończy to streszczeniem tego, jak Sapieha pojechał na Sejm i ten przekonał króla, papież mu wszystko wybaczył i wszyscy żyli głupio i szczęśliwie. Oczywiście pomija Sapieha te wszystkie wątki, a tam jeszcze wcześniej przy okazji zrobił taki bardzo współczesny żart, że tutaj właśnie Sapieha narzekał w Rzymie, jak to pogaństwo jeszcze kwitnie na Litwie. To było takie donoszenie na własną ojczyznę, jak pewien europoseł. Oczywiście było, tak.
I tutaj to, co najbardziej tu podsiadłe boli, że no to w tym finale wszystko się dobrze kończy i tak dalej. No ale oczywiście zapomniał o tym, co w tej książce najważniejsze. Ja mówię, czytał co drugie zdanie. Wypadł mu cały wątek córki głównego bohatera, on nie miał znaczenia, no za skomplikowany. To ja się nie dziwię, bo to jest w ogóle dla mnie finał tego wątku córki jest chyba najciekawszy z całej książki, ale to jednak trzeba trochę myśleć w inny sposób. To pan podsiadło zdecydowanie to go przerosło. Nie zrozumiał, dlaczego ona tak w finale wolałaby umrzeć za życia, niż być szczęśliwą. Paralela do Biblii. No nie, ewidentnie nie przeszło. No ale to, że finał mu uciekł, przepiękny finał, antyklasistowski. No tak, bo to rzeczywiście trzeba powiedzieć, że ten finał jest takim bardzo mocnym antyklasistowskim wątkiem u Zofii Kossak, no ale mówimy o magazynie książki, to jest to samo środowisko, co tamten Festiwal Góry Literatury. No tak, dobra, przepraszam, cofam, rozumiem, że pewne rzeczy was przerosły, panie podsiadło. No ale dobrze. No i tutaj podsiadło, jak już te dwie fatalne lektury tutaj pokazał, to on chyba w tych felietonach tak zestawia je z tymi, które uważa, że fajne mogłyby być. No i pisze tak. Zamiast o akwadonach, damu lapencie, ród pokłośnej i świętej inkulencie, poczytajcie lepiej o wargalach, kalkarach, wilu halcie z królestwa Arulenu. Krótko mówiąc, przeczytajcie Ruiny Gorlanu, pierwszy tom sagi fantazy Johna Flanagana pod tytułem Zwiadowcy. Tu też spotkacie sowę, ale nie kretynkę. Ta będzie mądra jak większość sów w baśniach. A to czy... Nie można głupich sów. Dobra, zrozumiałem. Sowa nie może być głupia. Bo w niektórych baśniach, nie we wszystkich, w niektórych, sowy są mądre, więc sowa musi być mądra. Nie może być sowa kretynką. No to po prostu pan podsiadło się obraża z miejsca, więc drodzy pisarze, pamiętajcie, sowa musi być zawsze mądra. Jak większość sów w baśniach, do których zdążyliście się przyzwyczaić, no ja się na przykład nie zdążyłem, ale okej. Horacy też się tu pojawi i nie jako Buchajek, ale rycerz. Znaczy zaraz. Panie podsiadło, ale i taka jedna sprawa. Chwila. Znaczy, jak to jest? W anglojęzycznej fantazy Horacy jest w porządku, i tu nie robi się już kpin, że to takie tu nawiązanie do wielkiej literatury. Natomiast u tej biednej Polki, Polko, nie podskakuj pod intertekstualne nawiązania. Nie, to nie dla ciebie. To do pisarzy fantazy późniejszych, tak? No bo tak to wygląda w tym momencie. Jak już się czepiamy, to chociaż logicznie, prawda? To chociaż wypadałoby jakąś konsekwencję zachować. No ale najwyraźniej to jest też za długie i za trudne słowo, którego pan podsiadło nie rozumie. I teraz słuchajcie, podsiadło dalej pisze tak. W ogóle magiczny świat zwiadowców ma sporo wspólnego ze światami Kossak-Szczuckiej, ale góruje nad nim pod każdym względem. Najważniejsza po języku, z całym szacunkiem, ja nie mam nic do zwiadowców. Ja uważam, że to jest bardzo sympatyczna historia fantazy. Trochę rozwleczona, bo to ma chyba z 17 tomów, ale dla młodego czytelnika przynajmniej pierwsze tomy są naprawdę bardzo sympatyczne. Ale porównać język, ten prosty, generyczny język zwiadowców z polszczyzną Zofii Kossak, no bądźmy poważni. Ja rozumiem, że dzieci lubią na przykład pizzę, ale nawet pan podsiadło nie wpadłby na tak genialny pomysł, żeby dziecko całe życie karmić pizzą. Dlaczego więc w przypadku lektur no najwyraźniej ma zamiar to zrobić? Co więcej, ja sobie nie wyobrażam tego, jak ktoś, kto czyta zwiadowców 2, zwiadowców 3, zwiadowców 17, wyrośnie później na czytelnika wierszy pana podsiadły. Znaczy w ogóle na czytelnika jakichkolwiek wierszy. Wiersze czytać? Wiersze? Współcześnie? Panie podsiadło. Pan tniesz gałąź, na której pan siedzisz. Czy pan tego nie widzisz? Najwyraźniej nie. Albo mu na czytelnikach nie zależy. No i tutaj czekałbym na jakieś konkretne argumenty, no bo skoro po tym języku ten górują zwiadowcy nad Zofią Kossak, nie wiem w którym miejscu. Ja w ogóle nie wiem, dlaczego bolą podsiadłe nowe słowa, neologizmy. Dzieci to bardzo lubią. Dzieci bardzo lubią wymyślać nowe słowa. Dzieci się nie boją nowych słów, no ale ktoś ma chyba z tym problem.
Tutaj Podsiadło twierdzi, że Kossak-Szczucka, tu wam streszczę, żeby nie czytać tych całych długich cytatów z Kossak-Szczuckiej, że Kossak-Szczucka jest łopatologiczna, w łopatologiczny sposób próbuje przekonać do czegoś czytelnika, a zwiadowcy już nie. Znaczy nie wiem, do czego zdaniem pana Podsiadło zwiadowcy mieliby przekonywać czytelnika, ale no niech będzie, może do czegoś, że trzeba być w życiu odważnym, że przyjaźń jest w życiu ważna. No tak, okej, niech będzie. No i tutaj pisze, że ten Zofia, czytuję Zofia Kossak, że jej zdaniem tu najważniejsza jest logika, tak, oczywiście. Do tej pory wszystko się zgadza, niestety dalej Szczucka zaczyna pleść jak potłuczona sowa, która zderzyła się z rzeczywistością. Zależnie od światopoglądu autora, to jest cytat z Zofii Kossak, logika ta bywa wysnuta bądź z łańcucha ślepych faktów, bla, 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 bądź z nieubłagalnych procesów socjalnych. Pisarza o światopoglądzie spirytualistycznym obowiązuje, niezależnie od wyznania, logika prawa Bożego. Prawo Boże zgwałcone lub zachowane odbija się karząco lub pozytywnie na losach i rozwoju bohaterów powieści. I oczywiście to jest w najkrótszy możliwy sposób, no, podsumowanie powieści religijnej, bardzo logiczne zresztą. No ale panu Podsiadle to nie pasuje, bo co on tu pisze? Powierzenie narracji zgwałconej logice prawa Bożego, kurna, znowu mu się skojarzyło. No znowu mu się zgwałcone to się musiało skojarzyć, musiał to powtórzyć, tak? Prowadzi naszą spirytualistkę prościutko do łgarstwa w żywe oczy, kiedy o legendzie kradzieży obrazu pisze, że jest to opowieść najzupełniej autentyczna, oparta na licznych współczesnych dokumentach. I w tym momencie Podsiadło zwyczajnie kłamie. To jest kolejne już kłamstwo, które pojawia się w jego tekście. O co chodzi? Podsiadło, tak jak mówię, no, ma swoich czytelników za idiotów, że oni nie sprawdzą, po prostu nie będą szukać. Rzeczywiście jest tak, że cała ta historia, wbrew temu, co pisze Zofia Kossak, nie ma potwierdzenia w źródłach. Najprawdopodobniej, mówią historycy, Sapieha tego obrazu nie ukradł, tę legendę napisano dopiero później. Zakonnicy Skodnia bronią się w taki sposób, że mówią, że no tak, ale to było, nie mamy na to dowodów, ale było to możliwe. Rzeczywiście było to możliwe. Taka historia mogła mieć miejsce, bo w sumie dlaczego nie? Na czym polega więc problem? Problem polega na tym, że w czasach Zofii Kossak, kiedy dokumenty kurii rzymskiej nie były jeszcze powszechnie udostępnione, wydaje mi się, że archiwa rodowe Sapiechów wtedy jeszcze też nie były udostępnione, to ta historia była uważana za fakt. Tak ją wszyscy uważali. No bo były późniejsze dokumenty, które potwierdzały, że tak, coś takiego ma miejsce. Pan Podsiadło tego nie sprawdził, tego zwyczajnie nie sprawdził, bo mu się nie chciało najprawdopodobniej, a może sprawdził i nie pasowało mu do tezy. Byłoby nie było, zwyczajnie kłamie. Ja wam powiem więcej. Słyszałem nawet taką historię od osoby, która chodziła do szkoły w PRL-u, że tam już pewne rzeczy w tej legendzie o kradzieży obrazu się nie zgadzały, że na przykład Sapieha nie mógł być na Sejmie, więc mówiono wtedy, że no tak, on ten obraz ukradł, tak opowiadano w szkole, ale dał łapówkę papieżowi. Tak, nie to tam, że na żadnym Sejmie, tylko łapówkę dał papieżowi i papież mu zdjął klątwę, więc nawet w PRL-u ta legenda jeszcze funkcjonowała. Co dopiero w czasach przedwojennych, kiedy Kossak pisała pierwszą wersję swojej powieści, no co dopiero wtedy? Dopiero współcześnie historycy dopatrzyli się, że wielu dokumentów, o których wcześniej się mówiło, że one istnieją, no nie ma w kurii czy w archiwum Sapiechów, nie ma takich dokumentów. Kossak miała więc prawo nie wiedzieć, i to jest bardzo ciekawy przyczynek do dyskusji z dziećmi na lekcji o powieści historycznej, prawda? Tak jak Koloseum w Quo Vadis, którego tam nie ma prawa być, ale Sienkiewicz mógł o tym nie wiedzieć. Kossak w ogóle nie miała prawa o tym wiedzieć. Takie są zasady powieści historycznej, no ale to pana Podsiadło znowu coś przerosło. Zbliżając się powoli już do końca, żeby was tutaj dłużej już za długo nie trzymać, no pisze sobie Podsiadło tak, że jeżeli pisarz ma przekonać czytelnika o słuszności założenia, nie robi tego w osobnej od opowieści argumentacji. Kossak też tego nie robi. Problem polega na tym, że to są wydania ze wstępami, w których ona tłumaczy istotę swojej powieści, natomiast nie próbuje nikogo tutaj do niczego przekonać.
Kiedy u Flanagana pojawia się w środku zdania jakiś odpowiednik zaświrków i paludamentu, na przykład donżon lub łęczysko, możemy być pewni, że druga połówka tego zdania będzie zawierała wyjaśnienie, co to właściwie jest. To sprawi, że opowieść nie jest dla czytelnika torem przeszkód, ale toczy się płynnie i właściwie niezauważalnie. Innymi słowy, zdaniem pana Podsiadły nie ma książek skierowanych do młodych ludzi, które byłyby przez redakcję opracowane z przypisami. A nawet gdyby taka się zdarzyła, to młody człowiek jest po prostu idiotą. Tak jak już mówiłem, on wie, co to jest wóda, wie, co to jest marycha, ale absolutnie nie domyśli się z kontekstu, co to jest na przykład oratorium, albo to mu tak przeszkodzi w tekście, że on tak wpadnie w to oratorium, tak, nie mogę, nie mogę, to mnie tak gnębi, nie mogę iść dalej, nie mogę czytać dalej, zatrzymało mnie oratorium. No nie, panie Podsiadło, nie jest tak. No i oczywiście w finale musi być dowcip, żeby było tak zabawnie na koniec, że jeśli będziecie mieć trochę szczęścia i polonistę z rozumem, zaznacie szczęścia legalnej lektury zwiadowców. Jeśli nie, rozłóżcie na pulpicie Kacperka, ustawcie obok obrazek Matki Boskiej Gwadelupskiej, zapalcie gromnicę na wypadek, gdyby nauczyciel miotał pioruny i patataj, pod ławkę do królestwa Arulenu, normalnego świata ku światłu rozumu. Panie Podsiadło, zastanawiam się, jakim określeniem pana nazwać w finale. Bo pan jesteś poeta, człowiek, no jak to poeci, no łatwo dotknąć, jeszcze się obrazi. Wytoczy mi proces, a co ja, taki biedny youtuber z takim znanym Podsiadłą, który pewnie ma hody u innych Podsiadłów, no to co ja mogę? Więc tak myślałem długo, jak go określić w finale i stwierdziłem, że określę go imbecylem. To jest stare, trudne słowo. Prawdopodobnie nie zrozumie i może jak bohater Woody'ego Allena jeszcze się będzie cieszył, że go ktoś tak ładnie nazwał. Dobrze, moi drodzy. Dosyć już tego pręgierza. Mam nadzieję, że zobaczymy się za tydzień, a może jeszcze w tygodniu na jakiejś recenzji i może już na jakimś mniej irytującym odcinku naszej walki o lepszą literaturę. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze bez pardonu.